ostatnim okresie wpisano do kodeksu karnego odpowiedzialność za nieudane zabiegi operacyjne, nawet te niezawinione. W nowym kodeksie karnym jest zapis mówiący, że jeśli dojdzie do zgonu niezawinionego przez chirurga, to ten chirurg powędruje do więzienia. To jest coś, co trudno jest przyjąć, prawda? Owszem, takie zapisy były w kodeksie Hammurabiego, ale to było 4000 lat temu. A teraz myśmy jak gdyby się cofnęli o ten okres czasu i znowu wprowadzamy restrykcje, jak gdyby barierę utrudniającą wykonywanie operacji trudnych, skomplikowanych, w których prawdopodobieństwo powikłań musi być i jest wyższe niż przy wycinaniu, powiedzmy, przysłowiowych pryszczy. Lekarze są zdenerwowani, wycieńczeni, pacjenci są często agresywni, prawda? No, może ci duszący z COVID-em to nie bardzo agresywni, ale pozostali tak, no, roszczeniowi, a do tego wychodzą jakieś przepisy, że mamy być karani za błędy niezawinione, no pan wybaczy, no to, no a jak panu siądzie prąd przy operacji i nie ma światła i człowiek coś tam zrobi nieprawidłowo, to ma siedzieć w więzieniu. Chociaż jeden z ministrów tłumaczył, że to nieprawda, nieprawdziwe i tak dalej, ale to nie jest zupełnie tak. Ja się oczywiście trzymam tego, co nasze związki zawodowe, czyli nasze izby lekarskie deklarują, postulują i oceniają, że to jest to skandaliczna, niedopuszczalna modyfikacja kodeksu karnego. Nie wiem dlaczego i w jakiej celu powodowana i czemu ma to służyć. Tak oceniam i ja się muszę tego trzymać. Są ludzie, którzy się lepiej na tym wszystkim znają. Czytając to z boku i patrząc, to uważam, że to my mamy rację, a nie Ministerstwo Sprawiedliwości, które właściwie koncentruje się na jednym problemie, nie profilaktyce, prawda, różnych postępowań, tylko na karaniu. W ostatnich odcinkach naszej audycji, a także i poza kamerą w rozmowach z lekarzami nie dało się nie zauważyć dużego zaniepokojenia środowiska medycznego wprowadzoną de facto w ramach ustaw covidowych nowelizacją prawa karnego. Czy lekarze słusznie obawiają się nowego artykułu 37a kodeksu karnego? Między innymi o tym porozmawiam dziś z doktorem nauk prawa Mikołajem Małeckim, wykładowcą prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, prezesem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, a także autorem bloga i czasopisma Dogmaty Karnisty. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, zmiany artykułu 37a obawia się i środowisko lekarskie, i pacjenci. W rozmowach z nami informacje o obawach na przykład podległych im zespołów lekarskich. Dodajmy obawach, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji o ryzykownej operacji, zabiegu, narkozie. Mówili m.in. profesor Kazimierz Kobus i profesor Krzysztof Simon. Czy ta zmiana jest tak groźna, jak wydaje się na pierwszy rzut oka? Czy lekarze mogą obawiać się więzienia bądź utraty prawa do wykonywania zawodu za to, że podczas zabiegu wydarzy się coś nieprzewidywalnego? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że artykuł 37a rzeczywiście dotyczy tych wszystkich przypadków, które mogą się zdarzyć w trakcie wykonywania jakiejś procedury medycznej. To jest przepis, który został znowelizowany w ramach zmian w prawie karnym ukrytych w tarczy antykowidowej. Też jako środowisko karnistów i też środowisko lekarzy wcześniej nie zostaliśmy poinformowani o tym, że tego typu zmiany są projektowane. To jest przepis zawarty w części ogólnej kodeksu karnego, ale on dotyczy bardzo wielu różnych przestępstw. I właśnie między innymi dotyczy takich sytuacji, w których lekarz albo jakiś ratownik medyczny, jakaś inna osoba pracująca w ramach szeroko rozumianej służby zdrowia popełni nieumyślnie jakiś błąd leczniczy skutkujący na przykład jakimś zagrożeniem dla zdrowia pacjenta. Jak najbardziej tego typu przestępstw, tego typu występków dotyczy artykuł 37a. Jego nowelizację można sprowadzić do takiego krótkiego określenia, że on zmusza w pewnym sensie sąd do stosowania jako priorytetowej kary, kary więzienia, kary pozbawienia wolności. Przed nowelizacją było tak, że sąd sobie automatycznie dysponował automatycznie trzema karami, to znaczy najdalej idącą karą pozbawienia wolności, ale również pracami społecznymi, czyli karą ograniczenia wolności i grzywną. I po prostu mógł sobie elastycznie wybierać jedną z tych trzech kar, najbardziej dostosowaną do realiów konkretnego przypadku.
Po tej nowelizacji te dwie kary wolnościowe, czyli grzywna i ograniczenie wolności, mogą być orzekane tylko w szczególnych sytuacjach, właśnie opisanych w tym znowelizowanym artykule 37a. Szczególnie chodzi tutaj o taką zasadę wymiaru priorytetowego więzienia, to znaczy te kary wolnościowe można orzec tylko wtedy, jeżeli sąd najpierw uzna, że kara pozbawienia wolności wymierzana za dany błąd medyczny, nieumyślnie na przykład popełniony, nie przekroczyłaby roku. I tu muszę Państwu od razu powiedzieć, że taka pobieżna analiza orzecznictwa, które orzecznictwa sądowego w takich właśnie sprawach dotyczących odpowiedzialności lekarzy i innych pracowników ratownictwa medycznego, pokazuje, że stosunkowo często zdarzało się, że sąd za takie właśnie nieumyślne błędy wymierzał na przykład karę 2 lat pozbawienia wolności lekarzowi, zawieszając warunkowo jej wykonanie na okres 5 lat, czyli były wymierzone 2 lata więzienia z warunkowym zawieszeniem. Ale uwaga, co to oznacza? To znaczy, że kara pozbawienia wolności wymierzona była w wymiarze 2 lat i warunkowo zawieszona na okres próby 5 lat, czyli lekarz nie szedł faktycznie do więzienia, ale właśnie dostawał tą karę z warunkowym zawieszeniem. Po tej nowelizacji, proszę zobaczyć, w myśl artykułu 37a po zmianach przeprowadzonych ostatnio, ta kara pozbawienia wolności wymierzona przekroczyłaby 1 rok, czyli nie byłaby spełniona przesłanka z artykułu 37a do wymierzenia tej kary wolnościowej, a uwaga, od 2015 roku kary 2 lat pozbawienia wolności nie można warunkowo zawiesić. Czyli to pokazuje, że ta zmiana prowadzi nie tylko do tego, że sąd nie może sobie elastycznie wybierać z 3 kar, którymi dysponował wcześniej, ale również jeżeli by chciał w porównywalnej sytuacji, takiej, które się zdarzały już wcześniej, wymierzyć temu lekarzowi właśnie taką karę 2 lat pozbawienia wolności, to nie będzie mógł jej warunkowo zawiesić, bo warunkowo zawiesić można karę maksymalnie 1 roku pozbawienia wolności, a jednocześnie nie będzie mógł zrezygnować z tej kary na rzecz na przykład grzywny albo kary prac społecznych, jeżeli by uznał, że te kary są najbardziej adekwatne dla takiego właśnie przypadku. No po prostu ta zmiana artykułu 37a prowadzi do znacznego zaostrzenia sankcji, ale też w praktyce może doprowadzić do tego, że te kary faktycznie wymierzane za nieumyślne błędy medyczne będą karami bezwzględnego pozbawienia wolności. W sytuacjach, w których wcześniej można by tą karę zawieszać albo zamieniać ją na karę wolnościową, teraz to nie będzie możliwe. Panie doktorze, spróbujmy to uszczegółowić. Powiedzmy, jakich zdarzeń dotyczy ta możliwa kara, bo to jest między innymi nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale też narażenie na takie niebezpieczeństwo lub nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii, czyli w zasadzie każdy możliwy nieumyślny, ba, nie wynikający z niedbalstwa czy braku wiedzy, błąd każdego lekarza. Ale może nie. I może mówimy o jednostkowych przypadkach. To w takim razie jak często lekarz może stanąć przed sądem? Co na to statystyki, co na to orzecznictwo? Tutaj właśnie mówimy, tak jak pan zauważył, o 3 głównych typach przestępstwa. To są czyny zabronione opisane w artykule 155, 156 paragraf 2. To są przestępstwa nieumyślne. I jeszcze wejdzie w to artykuł 160 paragraf 1, to jest umyślne narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo. W przypadku tych 2 pierwszych czynów, to znaczy artykuł 155, mówimy o takiej sytuacji, gdzie nieumyślnie popełniony błąd medyczny prowadzi do śmierci pacjenta. Wiadomo, że w wielu przypadkach to są sytuacje na ostrzu noża, to mogą być sytuacje bardzo trudne, więc statystycznie rzecz biorąc, ta sytuacja, w której no, na skutek tego błędu leczniczego pacjent może umrzeć, no to oczywiście może być w praktyce nawet dość częsta sytuacja. Również to może być nieumyślnie popełniony ciężki uszczerbek na zdrowiu. Czyli jakieś takie obrażenia wynikające z udzielanej pomocy, które na przykład trwają przez jakiś czas i ta choroba jest długotrwała, pacjent musi jakiś czas spędzić jeszcze w szpitalu. To może być też sytuacja umyślnego narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo. To jest czyn z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego. W prawie karnym my wiemy, że ta granica między czynem umyślnym a czynem nieumyślnym jest dość płynna, więc tak naprawdę mogą się też zdarzyć sytuacje, w których lekarzowi będzie postawiony zarzut umyślnego narażenia pacjenta. To może być sytuacja, która nie doprowadza do eskalacji zagrożenia dla dobra prawnego, to znaczy
z pacjentem nic dalej się nie dzieje, za takie samo narażenie na niebezpieczeństwo również lekarz mógłby usłyszeć zarzuty i mógłby spotkać się właśnie z groźbą odpowiedzialności karnej. Więc tak naprawdę wchodzi w grę bardzo wiele przypadków, które w praktyce mogą spowodować, że lekarz będzie miał z tyłu głowy, no właśnie, przeprowadzać jakiś ryzykowny zabieg, który rodzi jakieś ryzyko śmierci pacjenta, mając z tyłu głowy, że za nieumyślne spowodowanie śmierci będzie mu groziła w praktyce priorytetowa kara pozbawienia wolności. Panie doktorze, z Ministerstwa Sprawiedliwości, o ile pamiętam, wydostała się taka informacja, że wobec lekarzy, bo przecież artykuł 37a nie tylko ich dotyczy, kara więzienia nie będzie stosowana w sposób bezwzględny. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby bez zapisu w ustawie coś takiego jakiejś grupie społecznej albo zawodowej zagwarantować? No ja tu muszę powiedzieć, że od początku działania Ministerstwa Sprawiedliwości ukierunkowane też na nie dość, że ukrywanie tych informacji o tym, do czego prowadzi faktycznie ta nowelizacja artykułu 37a, ale potem jak już w przestrzeni publicznej okazało się i też prezentowaliśmy to jako karniści z Uniwersytetu Jagiellońskiego, do jakich konsekwencji ta zmiana prowadzi, to potem manipulacja opinią publiczną przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprawia, że to nie jest wiarygodny podmiot do tego, żeby ustalać kierunki nowelizacji, czy dyskutować to, w jaki sposób w ogóle powinny być te przepisy interpretowane. Ja chcę Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Rok temu została w Sejmie uchwalona ustawa przez tą samą ekipę pracującą w Ministerstwie Sprawiedliwości. To wielkie zaostrzenie kodeksu karnego i zaostrzenie sankcji uchwalone w 2019 roku, które przewidywało, że za nieumyślny błąd leczniczy lekarz może trafić do więzienia na 15 lat. To była nowelizacja artykułu 155, który dzisiaj mówi o maksymalnej karze 5 lat pozbawienia wolności, a tam rok temu podniesiono tą karę do 10 lat automatycznie, a w wyjątkowych sytuacjach nawet do 15 lat. Więc proszę Państwa, no to jest ta sama ekipa, która rok temu taką nowelizację uchwaliła i tylko dzięki temu, że Trybunał Konstytucyjny w tym roku uznał, że ta uchwalona już ustawa w Sejmie jest niekonstytucyjna z uwagi na tryb jej przyjęcia, te przepisy nie weszły w życie. Gdyby Trybunał powiedział inaczej, to dzisiaj lekarzom z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości groziłoby 15 lat więzienia za nieumyślnie popełniony błąd leczniczy. No więc to pokazuje, z jaką skalą, no niestety, braku wiarygodności tych osób, które w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości zabierają głos, z jaką skalą tutaj manipulacji mamy do czynienia. Oczywiście to nie może być tak, że minister obieca, że w praktyce jakiś przepis kodeksu karnego nie będzie stosowany. A konsekwencje artykułu 37a są bardzo jasne. Usunięto z sankcji kary wolnościowe, pozostawiając priorytet kary pozbawienia wolności. Jeżeli ta kara będzie przekraczała w ocenie sądu rok pozbawienia wolności, to nie będzie się dało tej kary warunkowo zawiesić i nie będzie się jej dało zamienić na karę pracy społecznej albo na karę grzywny. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli sąd na przykład orzeknie dodatkowo jakiś środek, na przykład pozbawienie lekarza możliwości wykonywania zawodu, to wtedy będzie mógł w tych wyjątkowych sytuacjach orzekać grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Więc mamy bardzo istotne zaostrzenie warunków odpowiedzialności karnej wynikające z artykułu 37a i żadne zapewnienia tego czy innego ministra nie zmienią tego stanu rzeczy. Po prostu zarówno organy ścigania, jak i sądy muszą się dostosować do tej nowej sytuacji, która wynika właśnie z zmiany artykułu 37a, która już weszła w życie. No właśnie, panie doktorze, muszą? Bo jak to będzie, pańskim zdaniem, ze stosowaniem tego artykułu przez sądy? Bo jakby nie było, jest to zmiana kodeksu, więc mamy tu zupełnie inny tryb procedowania. Poza tym trochę już na marginesie całości wprowadzenia tego przepisu przychodzi mi do głowy paremia cesante ratione legis cessat lex ipsa, czyli kiedy ustaje przyczyna ustawy i ustawa traci moc. Jak już nie będzie pandemii, to co stanie się z tarczami antykryzysowymi? No właśnie, tutaj jakby trzeba oddzielić od siebie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, w jaki sposób sądy w praktyce podejdą do wymierzania kar, mając przed oczyma nowy artykuł 37a. I tutaj bym się odwołał do tego przykładu, który podałem już wcześniej.
jeżeli mamy jakąś nieumyślnie błędną procedurę medyczną, która na przykład kończy się śmiercią pacjenta i w starym stanie prawnym, nawet przed 2015 rokiem jeszcze, za takie czyny wymierzano karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby, no to w tych samych sytuacjach, to znaczy w podobnych przypadkach, sąd nie będzie mógł takiej kary w ogóle wymierzyć, ani warunkowo zawieszonej, ani nie będzie mógł tej kary zamienić na grzywnę, ani ograniczenie wolności, bo po prostu nie będą spełnione przesłanki z artykułu 37a. No więc w praktyce może to doprowadzić do tego, że po pierwsze akty oskarżenia będą od razu domagały się od sądu wymierzania kary surowszej, kary bezwzględnego pozbawienia wolności, no a po drugie sądy, no, mając do dyspozycji taki przepis i wyraźną wolę ustawodawcy, żeby tą odpowiedzialność zaostrzyć, w jakiś sposób oczywiście będą brały pod uwagę to, że ustawodawca chciał zaostrzyć odpowiedzialność karną za tego typu czyny. Natomiast druga sprawa to jest rzeczywiście to, w jaki sposób sąd podejdzie do przepisów, które zostały uchwalone w równie niekonstytucyjnym trybie, jak nowelizacja z 2019 roku, która została uznana za niekonstytucyjną. Bo te przepisy wrzucone do tarczy antykryzysowej zostały uchwalone w równie bezprawnym trybie, jak ta nowelizacja z 2019 roku. Niewłaściwa komisja się tym zajmowała. Nie został zachowany wymóg 3 czytań. Zostały skrócone niekonstytucyjnie, nieregulaminowo terminy rozpatrywania tej ustawy. Tak naprawdę ta nowelizacja 37a jest jeszcze bardziej niekonstytucyjna w porównaniu do tych zmian z 2019 roku, ponieważ my w ogóle nie wiedzieliśmy w tym roku, że takie zmiany są szykowane, że tak istotne zmiany są uchwalone przez Sejm. Więc w praktyce sąd powinien to wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z przepisami, które nie korzystają z domniemania konstytucyjności. I jeżeli sąd rzeczywiście stanąłby na wysokości zadania, okazał się sądem niezawisłym przede wszystkim od tych niekonstytucyjnych wrzutek antykowidowych, które zafundowała nam władza ustawodawcza, to sąd po prostu powinien zawsze orzekać na korzyść obywatela, to znaczy, żeby obywatel nie był postawiony w gorszej sytuacji, gdyby w jego sprawie został zastosowany ten niekonstytucyjny przepis, przepis uchwalony w niekonstytucyjnym trybie. Ale to wszystko zależy teraz od sądu, który powinien racjonalnie wyważyć te wszystkie argumenty i po prostu w praktyce pominąć te niekonstytucyjne zaostrzenia po to, żeby nie pogorszyć w ten sposób sytuacji prawnej obywatela, no lekarze, pracownicy służby zdrowia, pracownicy medyczni, pracownicy, przedstawiciele zawodów medycznych są oczywiście również obywatelami, którzy podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego, więc również oni nie mogą cierpieć z powodu tej pogorszonej sytuacji wskutek wejścia w życie niekonstytucyjnych przepisów. No ale już tylko jakby kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że system represji dyscyplinarnych, jaki nad sędziami został rozciągnięty przez władzę polityczną, no może powodować, że taka sędziowska odwaga w praktyce nie będzie dość częstym zjawiskiem. Więc przyszłość jest niestety tutaj niepewna. Panie doktorze, dziś nie zdążymy rozwinąć tego tematu, ponieważ kończy się nam czas, ale zapytam jeszcze krótko o artykuł 10d. Młody człowiek został pobity, ujawniono sprawców, którzy tłumaczą, że nie miał maseczki i był dla nich zagrożeniem. Realne? Proszę Państwa, no to już jest przepis, który nie mieści się w żadnych standardach przepisów państwa demokratycznego, przepisów prawa karnego. Nie może być tak, że władza polityczna sama dla siebie pisze przepis, żeby uchronić się od odpowiedzialności karnej, a rykoszetem właśnie pod przepis podpadają różne zachowania związane z używaniem przemocy, również przez każdego z nas, bo ten artykuł 10d mówi o naruszeniu jakichkolwiek przepisów. Więc to nie tylko obowiązków służbowych, to również różnych przepisów kodeksu karnego. Więc nieakceptowalna zmiana, która może prowadzić do eskalacji przemocy ze strony służb różnych, które są uprawnione do używania przemocy, ale tutaj będą mogły ją stosować bez żadnych granic, ale również stosowania przemocy przez obywateli, którzy właśnie, no, jest równość wobec prawa, więc będą korzystali z tych oczywiście niekonstytucyjnych i groźnych przepisów zawartych w tym artykule 10d.
A jeszcze jedno zastrzeżenie, bo czasami się tak mówi, że ten artykuł 10d również wchodzi w grę po to, żeby ochronić na przykład lekarzy, którzy dopuszczą się naruszenia jakichś przepisów w związku właśnie ze stanem epidemii. Nic bardziej mylnego. Lekarzy już dostatecznie chronią przepisy kodeksu karnego, które obowiązują od początku obowiązywania kodeksu karnego. Na przykład przepis, który mówi, że mamy wymagać ostrożności w danych okolicznościach. Więc oczywiście inaczej podchodzimy do ewentualnych nawet uchybień jakimś procedurom, jeżeli mamy nadzwyczajną sytuację wynikającą na przykład z braku sprzętu albo na przykład z sytuacji, w której musimy przyjąć nagle wielu pacjentów i lekarz po prostu tych obowiązków nie może ze sobą pogodzić. Więc przepisy kodeksu karnego w wystarczającym stopniu chronią właśnie lekarzy przed takimi ekstremalnymi sytuacjami, a artykuł 10d w ogóle nie może mieć zastosowania tak naprawdę do lekarzy w takich sytuacjach, w których oni nawet popełnią jakiś błąd medyczny, no bo nie będzie spełniona przesłanka, że to ma być działanie w interesie społecznym. No to żaden prokurator pewnie nie powie i minister Ziobro na pewno też w ten sposób nie powie, że jeżeli lekarz popełni błąd medyczny, to jest to działanie w interesie społecznym. Więc oczywiście tutaj ze strony polityków, którzy tak chcą uzasadnić tą nowelizację artykułu 10d, tą zmianę w tarczy antykowidowej, oczywiście jest to tylko wymówka. Nie powinni tutaj lekarzami wycierać sobie ust po to, żeby zakamuflować rzeczywiste intencje, to znaczy próbę zagwarantowania sobie samym bezkarności. Dodajmy, panie doktorze, że przepis artykułu 10d mówi o obowiązkach służbowych lub obowiązujących przepisach, więc w zasadzie nijak można odnieść to do sytuacji lekarza, operatora na sali operacyjnej, prawda? Tak, tutaj chodzi o obowiązujące przepisy w sensie stanu prawnego, jeżeli chodzi o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Natomiast co innego, różne reguły sztuki medycznej, prawda, reguły ostrożności przewidziane w ramach danej specjalizacji medycznej, to również można by w ten sposób powiedzieć, że to są różnego rodzaju standardy postępowania, które nie są obowiązującymi przepisami w rozumieniu tego artykułu 10d. Więc również z tego powodu w żaden sposób nie można tego przepisu usprawiedliwić tym, że miałby on mieć jakieś hipotetyczne zastosowanie do lekarzy, bo nie będzie miał. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie doktorze. Już dziś zapraszam do kolejnego spotkania w programie za miesiąc.